Hej, witajcie, drodzy widzowie, Arkad 265, kłaniam się nisko i zapraszam Was, który mecz jutro o godzinie 21 odbędzie się w ramach Ligi Mistrzów ćwierćfinału Villarreal kontra Bayern Monachium. Oczywiście nagrywam go dzisiaj, ze względu, że jutro nam będziemy nagrywać inne ćwierćfinałowe spotkanie. Będzie to Real Madrid, nie, Chelsea kontra Real Madrid, a tutaj Villarreal, więc nagrywam to Wigilię, można powiedzieć, dzień wcześniej. Przed dzień meczu właśnie nagrywamy Villarreal kontra Bayern Monachium, co by jutro sobie nagrać Chelsea kontra Real Madrid, ćwierćfinały. Zaczynamy spotkanie ćwierćfinałowe Villarreal kontra Bayern. Zróbmy tak, czarne. Zaczynamy. Piękna dzisiaj pogoda w Villarreal, a my witamy Państwa serdecznie z tutejszego Estadio de la Ceramica i zapraszamy do wspólnego oglądania. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem Paci i Gotowi, Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Wszyscy kibice europejskiej piłki w najlepszym wydaniu od dawna liczyli dni do dzisiejszego spotkania. Oto startuje najlepsza liga świata. Oto startuje UEFA Champions League. Zaczynamy emocje w fazie grupowej. Villarreal zmierzy się z Bayernem Monachium. Ćwierćfinale, no, tak nazwiemy, bo to nazwiemy. To zawsze ciekawy moment. Już wkrótce przekonamy się, czy wielkie kluby są w wysokiej formie i jak to zwykle bywa, zdominują rozgrywki, czy może któryś z klubów skazanych na pożarcie okaże się czarnym koniem. Świata zwrócone są w stronę tych dwóch ekip, które oglądamy na boisku. Jak mawiał klasyk, takie mecze się wygrywa, a niekoniecznie gra pięknie dla oka. Tomku, finały mundiali bywają nudne, ale Ligi Mistrzów niemal nigdy. Co najmniej dwa starcia możemy po latach uznać za jedne z najwspanialszych w historii futbolu. Barceloński finał między Bayernem a Czerwonymi Diabłami z dwiema bramkami w policzonym czasie i wielki comeback Liverpoolu w Stambule w meczu z Milanem. Mam nadzieję, że to starcie też trafi do annałów. Właśnie rozpoczęli batalię w tegorocznych rozgrywkach. UEFA uwolnił się spod krycia. Okazja! Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić podobna. Tak było w rzeczywistości. Ale Wasowski okazji z takiej odległości nie zwykł marnować i pewnie skierował piłkę do siebie.
Toronto mamy 1-0. Zobaczmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki, ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Ma sporo miejsca w bocznej strefie boiska. Przejęcie piłki, koniec akcji. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Piłkę u nogi ma Gorecka. Co teraz zrobi? Wspaniała interwencja! To powinna być bramka! Podpisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Była sytuacja i była główka, ale defensywa skutecznie powstrzymała przed celnym strzałem. Lo Celso, no nie, tak nie można podawać. No i proszę, znakomicie założony pressing. Udało się odzyskać piłkę. Uwaga, ładne prostopadłe dogranie. Dobrze obroniony strzał. Robert Lewandowski. Leroy Sané. Sané teraz z piłką. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnienie. Parejo. Pani Parejo. Gerard przyjął piłkę. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Nie do wiary! Tylko bramkarz do pokonania! Uderza z całej siły. No zabrakło, nie wiele, ale zabrakło. Odrobina więcej precyzji, a golkiper wyjmowałby piłkę z siatki. Paul Albiol. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Może spokojnie dośrodkować. Piłka przejęta przez Kilisia. Pomal inteligentnie na wolne pole. Lewandowski będzie groźnie. Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Na obronę rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. A Robert spakował piłkę do bramki z najmniejszej odległości. On w takich sytuacjach niezwykłym się mówi. Na razie 2-0. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale, ale strzał zablokowany. Lo Celso dostał piłkę. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Statystyki, ale musimy na chwilę przerwać. Lewandowski! Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Jest powtórka. Możemy prześledzić ten skutecznie wyprowadzony punkt. Teraz dobrze dograć do partnerów. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Z piłką Robert. Spójrzmy. Sam na sam z bramkarzem. Zagrożenie nie minęło. Nie do wiary.
nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do 4 goli. Trochę jeden.